Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie w długo wyczekiwanym materiale na moim kanale na temat Hero Augmentów. Dużo osób z Was pytało mnie na Discordzie, żebym nagrał tutorial do Yorika, niektórzy pisali na temat Garena i tak dalej, więc pomyślałem, żeby wilk był syty i owca cała, to nagram po prostu o wszystkich Hero Augmentach, jak je właśnie grać i tak dalej, ale zanim zaczniemy, to zapraszam na mój dokument, który link macie w opisie i w podpiętym komentarzu macie tutaj aktualizowaną metę na bieżąco oraz zapraszam do, na samej górze macie 5 lat Teamfight Tactics, niedługo wychodzi tryb na wszystkie serwery, będzie on dostępny przez miesiąc. Dokładnych informacji nie ma, są tylko informacje szczątkowe, na czym będzie polegał ten tryb. Mniej więcej w skrócie będą to przywołane cechy, prawdopodobnie też postacie z wszystkich setów włączone w jeden tryb. A więc coś ciekawego, coś czego jeszcze nie mieliśmy, a więc ja bardzo serdecznie na to czekam i myślę, że już mogę Wam głośno powiedzieć, że zrobię z tego serię 14 odcinków z tego trybu, bo wręcz nie mogę się doczekać. A my już wracamy do tematu przewodniego odcinka. Będę się posiłkował tutaj tutorialem, który sam napisałem dzisiaj dla Was, więc jeżeli chcecie mieć do niego dostęp, to zapraszam. Tam macie link oczywiście na dokumencie. Na początku chciałbym powiedzieć trochę o augmentach Hero, co one dokładnie robią, bo może są osoby na tym kanale, które albo zaczynają w Teamfight Tactics, albo wróciły po paru latach i nie za bardzo wiedzą, jak to działa. Augmenty Hero, augmenty Carry Hero, w tym przypadku w secie 11 zmieniają, powiedzmy, czempiona z takiego, powiedzmy, ogórka w postać Carry, wręcz bym powiedział w bestie. W patchu 14.10 B są naprawdę one, wręcz bym powiedział, estierowe. Praktycznie każdy ma powyżej 90% pick rate. Jedyne, co na początku chciałbym powiedzieć jeszcze, no to to, że jak działają dokładnie augmenty, które tutaj mamy rozdane. A więc Stormweaver Champion Garena daje Wam Garena na dwójce oraz zamiast dostawać na nim barierę, dostajemy Ability Power zależnie od maksymalnego zdrowia oraz Ability Power i bonusowy 50% True Damage. Dlatego też fajnie na nim działa Archangel Staff, powiedzmy. I jest też Lucky Paws, czyli powiedzmy Kobuko, który dodaje dokładnie tej postaci 300% damage'a oraz może jest 100% szans na to, że dropnie on Golda, więc jeżeli chcecie grać oczywiście Kobuko pod Carry, no to musi mieć on po prostu ten augment. Tak samo Eternal Blades Shen, 100% increased damage'a, a więc co jakieś tam parę autoataków, dosłownie Shen dostaje 3 autoataki wzmocnione i bije z nich około 2-3 tysiące damage'a, mając na nim 2 razy Ginso, jest wręcz, powiedziałbym, to broken. Trzymacie go z tyłu, żeby behemoty, które są z przodu i dają, będzie Grezis Jarmo trzymały tak długo, żeby ten Shen mógł się rozpędzić. No, jeśli chodzi o przypadek Shena, no to trzeba mieć naprawdę itemy bisowe, czyli 2 razy Ginso. Shen bez 2 razy Ginso jest bardzo, bardzo słaby, a więc to warto zapamiętać. Kolejnym augmentem jest tutaj oczywiście Niko, jeden z moich ulubionych augmentów w grze, tak naprawdę z pośród hero augmentów na pewno jest moim ulubionym. Niko po, powiedzmy, 10 sekundach walki, jak już nastakuje, powiedzmy, 2 razy staffa i te trzecie uderzenie się dosłownie rozszerza, wręcz bym powiedział, to naprawdę potrafi zadać 20 koła z jednej abilitki. I to nie jest żart, tym bardziej, że teraz dostała ona buffa w tym patchu, że jej leczenie jest praktycznie 2 razy większe niż w poprzednich patchach, a więc bardzo, bardzo serdecznie polecam. Co dokładnie daje Augment Hero? 35% bonusowego slamu, czyli tego uderzenia, które, no, ona na początku kręci helikopter, jak helikopter potem uderza, to 35% więcej slamu oraz increase damage'a, czyli 30% go więcej. I tutaj spell reduguje, jest, powiedzmy, 2 razy większy, rozumiecie, o co mi chodzi. Kolejnym z segmentów jest to Yorick. Yorick dosłownie dostaje 25% maksymalnego zdrowia oraz 20% damage'a, zależny od jego ability power oraz max health'a. Także czym ma mniej zdrowia, tym więcej uderza. Jeżeli macie na przykład jakiś Jewel Lotus, który będzie też później powielany dosyć często, to naprawdę może wiele zrobić. Co jeszcze chciałem wspomnieć, bo już o augmentach wszystkich powiedziałem, co dokładnie dają, to to, że są na dwójkach, czyli właśnie na Shenie, Yoricku, Niko, czyli nie na Garenie oraz nie na Kobuko, bo na nich dostajecie automatycznie Kobuko na dwójce oraz Kobuko na Garenie. To jest taka taktyka pod augmenty plus.
Są augmenty hero, to znaczy nie tylko augmenty hero, w gierce są niektóre augmenty plus i bez plusa. Co to oznacza? Augmenty plus dostaje się na drugi, trzeci augment, a augmenty bez plusa dostaje się na pierwszy augment. Więc w przypadku augmentów hero jest to, że powiedzmy, że jeżeli gracie Yorika, prawda? I macie na początku Yorika 2 wystawionego tak po prostu. Gracie na przykład chociażby jakieś Umbrale, czy chociażby dwa Behemoty, żeby wzmocnić swój front i dajecie na niego tank itemy. To jeżeli nie traficie go na, powiedzmy, pierwszy augment, to na drugim augmencie możecie go wyciągnąć i wtedy zamiast dostawać Yorika na jedynce, jak na pierwszych augmentów bez plusa, to na augmencie plus, na drugim augmencie dostajecie automatycznie Yorika 2, więc w momencie, kiedy zatrzymujecie się na szóstym poziomie i macie już dwa Yoriki 2, bo zazwyczaj mniej więcej w skrócie tak się ma, dwa Yoriki 2, to wyciągając i wzmacniając swojego Yorika o hero augment, dostajecie tak naprawdę Yorika na trójce. I co to ma, powiedzmy, dobrego w sobie? Są taktyki, które polegają na tym, że możecie dojść do augmentów hero, powiedzmy, że, bo wiadomo, że jeżeli złożycie tank itemy w przypadku Shena oraz chociażby, przepraszam, Shena, Yorika czy chociażby Niko, która też fajnie działa z Betekiem i Titanem, Yorik też jako tako z Betekiem i Titanem działa spoko, to nie musicie być pewni, że od razu hitniecie augment hino na pierwszy augment, tylko bierzecie go, ryzykujecie, że dropniecie go na drugi. Co to oznacza? Że powiedzmy, złożycie jakieś tanki temy albo BTK i Titana i to, czy traficie już Yorika na drugi augment, no to tak naprawdę traficie, no to lecicie Yorika. Nie traficie, to idziecie w ósmy i zmieniacie kompozycję. Dosyć logiczne. W przypadku Shena jest to trochę inna sytuacja, bo oczywiście jest potrzebne minimum jedno Ginso. Tak swoją drogą, jeżeli macie Shena, no to jeżeli nie macie startu z Ginso, no to ciężko go też grać. No to powiedzmy, że przejściowo gracie Senne, do tego dajecie Shena na frontlane plus dwa Behemoty. No i na drugim augmencie, jeżeli traficie Shena, no to macie dwa Sheny 2, szybsze dojście do Shena i wtedy sprzedajecie Senne, która była waszym holderem na Ginso i wrzucacie dopiero Ginso na Shena i macie, powiedzmy, że szybsze dojście. Na tym to polega. Kolejnym z tematów jest to tier lista hero augmentów, czyli coś, co powiedzmy aktualnie ciężko wyszczególnić. Dlaczego? Ponieważ według mnie, jeżeli gracie mądrze tą kompozycję, na przykład ja, Yorika, Shena czy Niko nigdy nie gram na pierwszy augment, tylko wolę, powiedzmy, ten augment plus, o którym wspominałem wcześniej. Ale to od razu mówię, zresztą ja tutaj zaznaczyłem, że jeżeli ja tłumaczę to, że augmenty plus są lepsze oraz tutaj jest nawet napisane, że augmenty hero, od razu wam mówię, że mają większy pick rate oraz win rate, o którym też wspomnę później, no to można zaliczyć oprócz Niko, że wszystkie augmenty hero są aktualnie w patchu 14.10b, podkreślam to, S-tierowe. Jeżeli oglądacie ten materiał za tydzień, za dwa, za miesiąc, nadal on będzie, powiedzmy, że legitny, bo ja tu będę bardziej tłumaczył, jak rozgrywać dany augment po kolei od początku i tak dalej, tylko że mogą za 2-3 tygodnie te augmenty po prostu spaść w rankingu, mogą nie być S-tierowe, tylko S-A-B, rozumiecie, zależy od patcha wszystko. To zacznijmy sobie od najsilniejszych augmentów w gierce, czyli Kobuko oraz Garen. Mają przewagę taką, że po pierwsze dostajecie od razu jednostki na dwójce. Jeżeli nikt nie startuje, to na czwartym poziomie robicie jednostkę na trójkę. A jeżeli zrobicie Kobuko 3 albo Garena 3 i macie jakiś start albo w tanki temy, albo na przykład na Garenie macie Beteka oraz Titana, to nawet na Garenie 3, zanim wejdziecie, no daje wam to na pewno przewagę do 8 poziomu, bo te jednostki spokojnie oddadzą wam 8 poziom. Na 8 poziomie dodajecie tak naprawdę do tych jednostek dwie w postaci albo do Kobuko Kaisakery, albo do Garena dodajecie chociażby albo Azira, albo Irelię i praktycznie automatycznie macie top 1-2, no bo na początku dzięki tym jednostkom na trójce nie tracicie za dużo zdrowia. Jeśli chodzi o kolejne augmenty, jest to Yorik oraz Shen. Według mnie Shen jest o wiele silniejszy od Yorika, ale to nie znaczy, że Yorik jest na tyle słaby, żeby z Shenem nie wygrać. Jeśli chodzi o najgorszy hero augment, jest to niestety Niko. Mówię niestety, dlatego że jest to moja ulubiona jednostka. A my już przechodzimy do, jak rozgrywać dany hero augment. Zacznijmy sobie od Garena. Dlaczego? Ponieważ Garen jest wręcz, bym powiedział, aktualnie pikowany wręcz zawsze, namiętnie. Jeżeli widzicie tylko ten augment, to po prostu go pikujcie. Finalna wersja, pierwsza, jest to zależne, którą wersję gracie, od tego, jakie macie itemy i co pikniecie na levelu
8. Co to oznacza? Bo tak naprawdę, jeżeli zrobicie go na 4 poziomie, zacznijmy sobie, zanim jeszcze powiem to, co chcę teraz, no to na początku zbieracie jak największą ilość ekonomii, nie wchodzicie w 4 poziom, nie wchodzicie w prelevel 5, czyli nie gracie tempa i na 4 poziomie i dosłownie na 8 punktach, czyli dosłownie po golemach z 50-60, tak mniej więcej w tamtym okresie ma się od 40 do 65 golda. Zależy, czy też dostajecie na początku jakieś jednostki, czy augmenty z goldem i tak dalej. Rolujecie do około 15 golda, 20 od 60, żeby hitnąć Garena 3, bo macie na niego największy procent na 4 poziomie. Jeżeli to zrobicie, zazwyczaj oczywiście go się hitnie, bo jeżeli startujecie z Garena plus macie augment, no to brakują wam tak naprawdę 3 Gareny, a jeżeli nie hitniecie, bo ta się też zdarza, to wracacie do 50 golda i slow rolujecie go na 5 poziomie, żeby go dokończyć. Potem tak naprawdę jak hitniecie Garena, to wszystko. Wchodzicie w 8 poziom, dodajecie 6 Wardenów i do tego dajecie jedną postać Kerry. Co to oznacza? Jeżeli macie jakieś AP itemy, możecie grać Azira, przejściowo na 7-8 poziomie możecie grać Morganę, do tego dodajecie po prostu Lux, ona też się łączy fajnie z Porcelaną oraz Arkanistem, a w drugiej wersji gracie Irelię, więc jeżeli macie AD itemy, przejściowo możecie zagrać chociażby jakiegoś Apeliosa. A itemy, no to Red Buff, Huragan, Deadblade, każdy AD item naprawdę na niej fajnie wejdzie, jedyne co warto pomijać to jest... co ja chciałem powiedzieć, Ginso oraz Last Whisper, nie są to bisowe itemy i lepsze na Irelię, ale też jako tako wejdą. A, i jedna rzecz, jak już przy okazji nagrywam materiał, Irelia ma w patchu 14.10 B-błąd. Jeżeli chcecie składać na Irelii krytyk, to musicie mieć tylko jeden krytyk. Co to oznacza? Że jeżeli wrzucicie na przykład Infinity Age i do tego weźmiecie Druid Lotus Augment, albo zrobicie Infinity Age i Hand of Justice, czyli macie więcej trochę kryta niż Infinity Age, to Irelia zamiast bić powiedzmy z umiejętności 180, taki standard, to bije ona 2 razy mniej. Po prostu nie wrzucajcie na Ireli więcej niż jeden krytyk item. O to mi chodzi. To jest taki błąd, który wynikł no po prostu w tym patchu i nie dostał quick fixa. W następnym patchu prawdopodobnie jak to oglądacie, jest to już naprawione. No i tak jak mówię, 6 Wardenów i do tego jakiś second carry. Jeśli chodzi o statystyki Garena, no to mamy tutaj 9,5k gier w ostatnim jednym dniu. Play rate 0,9, average 3,80, jest to najwyższy average, jeśli chodzi o augment w gierce oraz Garena. Do tego top 4 robi 63% graczy. To jest oczywiście brane pod uwagę na najwyższym poziomie w gierce, to i tak w sumie mało. Win rate 19,4 i tutaj mamy Garena 99,3. Play rate, co to oznacza? Czyli jeżeli pojawia się augment w tych trzech pierwszych, no to 99,3% osób to pikuje. Place 3,79 oraz top 4 63%, tak jak wcześniej mówiłem, oraz win rate 19,4, czyli bardzo wysokie statystyki jak na samego w sobie Garena. Co do augmentów do tej kompozycji, trochę się chcę wypowiedzieć o augmentach, które możecie grać do tej kompozycji. Od pierwsze co zaczniemy, no to jest Storm's Airborne. To oznacza, że możecie sobie wyjąć one costa na dwójce, więc w momencie kiedy wyciągniecie powiedzmy Garena na dwójce przed augmentami, po czym weźmiecie augment Hero Garena, to macie już 2 Gareny i kolejnego Garena wyciągniecie sobie na dwójce, czyli macie praktycznie po golemach Garena na trójce. Też fajna taktyka, więc warto się nad tym augmentem zastanowić, jeżeli macie... Oj, przepraszam bardzo, przepraszam, uderzyłem w mikrofon. Może jeżeli... Boże, no na pewno bolały was teraz uszy, wybaczcie. Jeśli chodzi o kolejny augment, no to wzmocniony Titan jak najbardziej na Garena fajnie siedzi. Jeśli chodzi o kresty, no to kresty i crowny na Wardena, aby zrobić albo 6, albo po prostu wywalić jakiegoś Wardena i zrobić na przykład Wardena z kogoś, na przykład z Lissandry chociażby na froncie, żeby ona miała mniej zadawanych obrażeń. Jeśli chodzi o Druid Lotus, no to wiadomo, Garen dzięki temu krytuje, czyli też spoko działa. Keepery, czyli macie dodatkowe 260 zdrowia w postaci bariery. United, czyli więcej armora oraz Magic Resta. Component Buffet, aby zrobić bisowe itemy na Garena. A, i wracając, za chwilę to o tym powiem, Feeder Whites oraz Harmatis, czyli leczenie na Garenie też jest spoko. Jeśli chodzi o bisowe itemy na Garena, bo o tym zapomniałem, jest to Betek Titan,
A trzecim itemem ja polecam bardzo Archangel Staffa. Ja bez Archangel Staffa nie gram, bo według mnie ten item jest naprawdę kurwa silny. A jeżeli chcecie kolejne itemy, to Dragon's Claw jako trzeci item na Agmencie Hero Garena jest bardzo potężny, ponieważ aktualnie bardzo dużo jednostek w mecie jest po prostu pod AP. Jakaś Lilia, Azir, jakiś... chociażby jakaś Syndra nadal wydaje mi się, że szlifuje. I trzecim itemem jest Sterak Gage, a jeżeli nie macie takich itemów, no to jak macie wzmocnione Agment Titana, to możecie wrzucić tutaj dwa Titany i też to będzie spoko. Przechodzimy do jak grać Kobuko. Jest bardzo taka sama praktycznie taktyka, jak mówiłem wyżej, czyli nie wchodzicie w level, nie wchodzicie w piąty level, nie gracie tempa, zbieracie ekonomię na czwartym poziomie na golemach, po golemach, przepraszam bardzo, rolujecie do zera po, no do zera to w cudzysłowie oczywiście do jakichś 15-20 golda, aby zrobić Kobuko 3. Jeżeli go nie zrobicie, wracacie do piątego poziomu i slow rolujecie po Kobuko. Jeśli chodzi o wersję z Kobuko, jest to wersja pierwsza oraz druga. Nie wiem czemu tutaj pierwsza wersja pisze dwa razy, ale za chwilę to poprawimy. Jeśli chodzi o itemy na Kobuko, albo Betek, Titan oraz Redemption, a jeżeli nie macie tych itemów takich jak na Garena, to możecie zagrać Redemption, Bramble Vest oraz Dragon's Claw, naprawdę fajnie tutaj siedzi. Jako głównego carry gramy tutaj Kaisę pod 4 trickshoty. Na Kaisę takie standardowe itemy, na Teemo można wrzucać jakieś Morello, też naprawdę super na nim działa. A jeśli chodzi o waszego second carry tanka, to albo wrzucacie takie itemy na Selassa, co bardziej wam polecam, czyli właśnie Ionic Spark, Adaptive oraz Krongard. A jeżeli macie nadmiar tankowatych itemów, no to lepiej je po prostu wrzucić na Galio i też to będzie jako tako działać. Drugą z wersji jest to wersja pod Sorakę 3 i Morganę. Gramy tutaj Kaylee. Oczywiście niebieską, postawiamy ją między Sorakę i Morganę, też tutaj Kaylee nie pokazałem, więc za chwilę to zmienię. Do tego Kobuko na tych samych itemach, jakieś itemy second carry, no to wiadomo, chcemy wrzucić na Morganę, jakieś statiki Morello, naprawdę na niej fajnie siedzą. Tankowate itemy, tak jak mówiłem, na Galio oraz Sylasie. Jeśli chodzi o statystyki, mamy tutaj 7-3 kgier, mamy average 3,94, czyli znacznie mniejszy od Garena, 59% top 4 oraz 98% jeśli chodzi o player, czyli wybieranie agmentu. Agmenty dobre do tej kompozycji, wiadomo, altruista, aby aktywować trzech, jeżeli gracie Sorakę. Kresty pod bruzery, aby albo zrobić 8 bruzerów, albo po prostu jednego z nich wywalić. Gargonus Revolts, czyli żeby wzmocnić Titana, ale to tylko gracie wtedy, kiedy macie Titana oczywiście na Kobuko. Full Adaptive, też możecie zagrać na Kobuko ostatecznie, jeżeli macie wzmocniony ten item. Jewel Lotus, aby Kobuko krytował, oraz tam Morgana i cała reszta. Wiadomo, Snorz Ornborn, czyli to co mówiłem przy Garenie, żeby od razu wyciągnąć Kobuko na dwójce. Wzmocniony Static też nie jest zły. Oczywiście Agment pod bruzerów, czyli Well Feed jest naprawdę tutaj spoko. United, Resive, Healing Orbsy pod bruzery, naprawdę super Agment. Oraz Martyr, który jest mega, mega broken w bruzerach. Oraz Cybernatyki też naprawdę w bruzerach są spoko. Kolejnym z agmentów jest to oczywiście Shen. Jedyne to, co mówiłem na początku, Shen jest ważne, to, żeby mieć start w Ginso, a przynajmniej start w Attack Speed. Jeżeli nie macie startu minimum w jeden Attack Speed, odpuśćcie sobie ten agment, ponieważ Shen to jest nieliczna, powiedzmy, grupa agmentów Hero, która musi mieć bisowe itemy, a bisowymi itemami jest dwa razy Ginso. No bo na przykład jeżeli gracie Kobuko, Garena i tak dalej, to można jakieś tam ostateczne, jakieś Hand of Justice i inne pierdoły wrzucić, a na Shenie, jeżeli nie macie dwóch Ginso, no to robicie po prostu botom. Gramy tutaj, chodzimy w szósty poziom, na szóstym poziomie slow rolujecie po Shena na trójce, czyli nie tracąc ekonomii, po prostu rolujecie do 50 ekonomii. Dorzucamy na szóstym poziomie 4 Behemoty oraz Alunka. Do tego, jak zrobimy Shena na trójce, wchodzimy po prostu w ósmy poziom i jako second carry gramy tutaj Morganę. Na dziewiątym można wrzucić tak naprawdę każdą legendę. Jeżeli rolujecie po Shena na trójce, można zrobić Yorika na trójce jak najbardziej, jeżeli wam tylko leci. A jeżeli wam nie leci Yorik, no to po prostu na ósmym poziomie zmieniacie Yorika na 2, na Yorika 2 normalnie. Oraz na Orna przerzucacie itemy. Jeśli chodzi o statystyki Shena, mamy 99,5 play rate, 6,3 kgier, 4,30 average placement, czyli o wiele niższy niż w poprzednich agmentach, jak dobrze widzicie, 55% top 4 oraz win rate 13%, czyli dosyć wysoko, tak jak mówiłem, aktualnie agmenty Hero są naprawdę, naprawdę broken, dlatego też podszedłem do tego tematu dosyć na poważnie. Agmenty pod tą kompozycję mamy tutaj Behemoth Cresta, Behemoth Crowna,
czyli taki standard, żeby zrobić 6 szybciej. Cybernatyki na behemoty naprawdę spoko działają. Kabum, babum, przepraszam bardzo, czyli 75% więcej damage'a na 2 sekundy z każdym swoim castem, czyli naprawdę na Shena działa to wręcz bym powiedział broken. Healing Orbsy, czyli bardzo podobnie jak w bruzerach. Harmatist, aby ten Shen leczył się więcej. Jad Lotus, aby on krytował. Oraz Raid Boss, czyli wzmocnianie swoich behemotów, czyli powiedzmy taki Augment Hero do behemotów, tak to można nazwać. Jakieś statiki, to samo co wcześniej mówiłem, czyli Storm Art The Born, aby wyciągnąć Shena automatycznie na 2. Mamy Juche w Maui Bone, czyli 12% attack speeda dla całej waszej drużyny. Na Shena jest to naprawdę spoko, zwłaszcza, że daje wam to darmowy rekurs bow, więc macie dojście szybsze do Ginso. United Revish, czyli to co mówiłem wcześniej, oraz Martyr też nie jest zły. Pamiętajcie też, że jeżeli wejdziecie na dokument, no to pod każdym właśnie... A właśnie, bo ja tu mówię o Shenie. Aha, okej, dobra, pomyliłem się. Przepraszam bardzo. No to pamiętajcie też, że macie tutaj opis, jak grać Shena. Więc jeżeli wejdziecie na dokument i wejdziecie w Shena Carry, to zawsze zjedźcie sobie i przypomnijcie, jak dokładnie go grać. No i na naszej liście zostały już tylko 2 augmenty, a zaczniemy sobie od Yorika. Gramy dosłownie, dosłownie tak samo jak Shena. Czyli 6 behemotów. I gramy albo Morgana jako carry, albo Alunkę. Co to oznacza? Jeżeli nikt w lobby nie gra Alunę, a Aluna, jak dobrze wiecie, aktualnie jest dosyć popularna, to na 6 poziomie rolujecie, slow rolujecie po Yorika na 3, dodajecie do tego 6 behemotów. Jeżeli nikt nie gra Alunę, to można na 7 poziomie się zatrzymać, aby slow rolować tą Alunkę na poziom 3. Jeżeli na 6 poleci wam dosyć sporo tych Alunek, to na spokojnie. A jeżeli nie, to gracie ją przejściowo i na 8 poziomie zamieniacie ją po prostu na Morganę i wychodzi tak naprawdę na to samo. Jeśli chodzi o bisy na Yorika, można grać wszystkie jakiekolwiek macie tanki temy, do tego najlepsze wydaje mi się, że jest Redemption, a jeżeli nie, to można połączyć jakiegoś BTK i Titana, zwłaszcza jeżeli macie wzmocnionego Titana i też to naprawdę spoko będzie działać. Jeśli chodzi o statystyki na Yorika, jest to 7,1 kgier, 4,35 average, czyli najwyższy, czyli najgorszy powiedzmy według wielu augment hero, chyba że Niko ma niższy, ale to za chwilę zobaczymy. Top 4 53% oraz 11% 4 win streaka oraz player 96.6. Do tego mamy kolejną tutaj augmenty hero do tej kompozycji, czyli to co poprzednio wspominałem, czyli Behemoth Crowny, Martyry są spoko, wzmocniony Titan oraz Full Adaptive, ten sam augment co gracie w Shenie, czyli Raid Bossa, United Revish, ten sam augment Stair on the Born, aby zrobić Yorika na 2, Static oraz Combat Caster. Combat Caster naprawdę jest w Yoriku naprawdę solidny, bo działa on super i do tego cybernatyki, czyli to co już mówiłem wcześniej przy bruzerach oraz przy Szenie. Ostatnia kompozycja w tym filmie, czyli Niko Carry. Jak dobrze pamiętacie, ja bardzo często polecałem wam Niko w poprzednich materiałach i grało się Niko pod Arkanistów, potem się grało Niko pod Heaven, bo było broken, potem znowu pod Arkanistów, a aktualnie gra się to pod Myfyków, ponieważ dostali oni fajne buffy. Jeśli chodzi o itemy bisowe na Niko, gramy tutaj BTK, Titana, a jeżeli nie macie Titana, to Gargoyla i Archangel Staffa, to jest jeden z najważniejszych itemów pod tą postać. Ponieważ czym dłużej trwa walka, tym jej skill lepiej działa, tak jak wam to wcześniej tłumaczyłem. Oraz przy tym Archangel Staff się stakuje, więc bije ona o wiele więcej też można powiedzieć. Jeśli chodzi o szpatułkę, to jeżeli macie szpatułkę, to warto ją brać, ponieważ wtedy dość, że robicie sobie dodatkowego Heavenly, to i altruiste, bo na 10-9 poziomie możecie dodać jakiegoś Rakana, ale... A jak nie, no to na 9 poziomie jesteście niestety zmuszeni do dodania Barda, aby te 7 mistyków zrobić. Dlatego warto też się postarać o szpatułkę Myfika, jeżeli gracie Niko. Na 6 poziomie chcecie slow rollować po Niko na 3, a potem zostaje wam tak naprawdę 8 poziom i dodanie Huey oraz Lili. Lilia jako second carry jest tu naprawdę solidna, czyli jakieś blue buffy, Jad Gauntlety, Hexish Gunblade, Statiki, Morello, wszystkie takie itemy, które na Lilię po prostu fajne siedzą, a jak nie, no to jakieś Morello czy Shojiny na Huey też są super. Statystyki Huey, znaczy Huey Niko, 4,65 average, czyli jednak niższy niż Yorika, 5,2000 gier, play rate oraz top 4, 47,9%, 12,9% win rate oraz 99,7% play rate. Augmenty do tej kompozycji, tak jak mówię, Mystic Crowny, Combat Caster jest fajny, Crown Guarder, czyli wzmocniony Crown Guard na jakieś tam Niko,
Jeżeli macie wzmocniony Crown Guarder, to w sumie to nawet rzuciłbym nawet podwójny na Niko i wtedy działa on wręcz, bym powiedział, jeszcze lepiej niż ten Bisy, które mówiłem wcześniej. Cybernatyki są spoko, Keeper i Agmet, który wyciąga wam Forecasta na dwójce. Co to oznacza? Jeżeli zatrzymujecie się na szóstym poziomie, a potem wchodzicie w ósmy, to możecie sobie wyciągnąć taką darmową Lilię albo Nautilusa na dwójce, co w tej kompozycji fajnie działa, bo pomaga wam to wygrywać w późniejszej fazie. Stars are the Born, czyli to, co mówiłem wcześniej, wyciągacie po prostu Niko na dwójce. Wzmocniony Static jest spoko. Tomb of States na Mythiki naprawdę działa super. United Receives 2 oraz Magic Wand. Dlaczego? Ponieważ trzy postacie tutaj macie carry pod AP, a więc Magic Wand, który daje wam ability power na wasze jednostki AP, jest tutaj wręcz idealny. Oraz Ascetion, co to oznacza? Mythiki, jak dobrze wiecie, daje wam procent zdrowia, więc czym więcej trwa walka, tym Ascetion się szybciej odpala, to znaczy odpala się tak samo, tylko chodzi mi o to, że macie dosyć fajny sustain na Niko. A więc tyle z mojego poradnika. Mam nadzieję, że wiele osób będzie zadowolonych, tak jak mówiłem na początku, bo jeden tutaj mi pisze o Shenie, drugi o Yuriku, to mówię, nagram o wszystkich i mam nadzieję, że to wam się taki format spodoba. Jeżeli chodzi o augmenty hero, takie jak Niko czy Yorick, to jeszcze dodam swoje, albo Kobuko, że możecie wyciągać je tak naprawdę tylko po to, aby przejść early game, bo Yorick pod hero augment czy Niko, jeżeli macie star pod heavenly, naprawdę są świetnymi hero augmentami, nawet jeżeli nie gracie je pod carry do końca. Więc wyciągajcie je nawet, jeżeli nie chcecie ich grać, bo są naprawdę super. Trzymajcie się na razie i cześć i mam nadzieję, że zostawicie jakiegoś lajka na pocieszenie i zapraszam na dokument i jeszcze raz trzymajcie się.